Kochane nasze przedszkolaki, w dniu waszego święta każda pani z przedszkola o was pamięta. Bardzo za wami tęsknimy i o was pamiętamy. Dlatego wasze zdjęcia często przeglądamy. Składamy wam najlepsze życzenia, przesyłamy pozdrowienia. Z okazji waszego święta przedstawienie dla was mamy. I bardzo, bardzo was kochamy. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w pewnym królestwie urodziła się śliczna księżniczka Marcelinka. Rodzice bardzo ją kochali i bardzo, bardzo rozpieszczali. Moja córeczko ukochana, spełniam jej życzenia od samego rana. Ma wszystko, czego zapragnie, jeden włos z głowy nie spadnie. Córeczko moje kochanie, co zjesz na śniadanie? Celowy i tort z krową różą i słodyczy pyszny bardzo, bardzo dużo. Aleś księżniczko Marcelinko, trzeba zjeść coś porządnego. Może kanapę ze zdrową witaminką? A może mleczko? Gotowane jajeczko? Nie! Ja czekolady chcę i duże lody od samego rana dla opłoty. Ależ księżniczko, gdzie witaminy? One są potrzebne dla urody dziewczyny. A ja loda chcę, co mi smakuje, dobrze wiem. Ja takiego śniadania nie uznaję. Słodyczy nie podaję. Lody dla księżniczki i lizaczek. Niech się księżniczka cieszy i radośnie skacze. I tak płynęły dni. Księżniczka bawiła się z damami dworu. Robiła co chciała, jadła co chciała, dobrych rad kucharza nie słuchała. Jadła tylko słodycze, aż zbladły jej lice. Była coraz słabsza, coraz gorzej spała. A wkrótce już wcale z łóżka nie wstawała. Martwili się rodzice. Córeczko kochanie, co ci jest? Nie uśmiechnęłaś się od samego rana. Córeczko, co byś chciała? Wydam rozkazy, dam ci wszystko, żebyś tylko poweselała. Chcę czekolady, ale odrobinę. I Marcelinka zrobiła smutną minkę. Czekolada dla naszej księżniczki, niech zanoszą się jej policzki. Niech radość i zdrowie powróci, niech się księżniczka wzróci. Nie, nie chcę już czekolady. I z łóżka też nie wstanę, nie dam rady. Marcelina była coraz słabsza, coraz smutniejsza. Z łóżka wcale już nie wstawała. Król i królowa bardzo się martwili. Król postanowił szukać pomocy. Wezwał lekarzy. Lekarze, lekarze, przybywajcie! Zdrowie księżniczce przywracajcie! Dużo, dużo spać, odpoczynać, leki brać. I Marcelina odpoczywała. Leki brała. Już nic jeść nie chciała. Straciła całkiem apetyt. Coraz gorzej, rety. Król wezwał zatem kolejnych lekarzy. Ja bańki postawię. Może to pomoże? Ale nie pomogło. Marcelina smutna, słaba w łóżku leżała. Bawić się i śpiewać nadal nie chciała. Król rozpaczał i wydał orędzie. Gdzie wszyscy mali i duzi wiedzieli, jak żyć zdrowo.
gdzie wszyscy zjadali witaminki i mieli radosne minki. Więc Witaminek udał się na zamek na pomoc Marcelinie. Żeby wróciła na twoją twarzyczkę wesoła minka, to w twoim jedzeniu musi zagościć witaminka. I A, i B, i C. Nie można jeść tego, co się chce. Jeść trzeba to, co zdrowe. Każde mądre dziecko ci to powie. I zarządził Witaminek kurację, sam zaplanował kolację. Zjedz na celinę chorybkę zdrową, popij herbatką owocową, a na dodatek słodką łóżką. I Marcelina przez miesiąc cały jadła to, co zalecił Witaminek. A każda potrawa zdrowa była. Damy dworu mleko i zdrowe kanapki przynosiły, a w nich wszystkie potrzebne witaminy były. Przynosiły owoce i warzywa, a Marcelina zaczęła powoli ożywać. Aż wreszcie z łóżka wstała, zatańczyła i zaśpiewała. Obiecywał, tak zrobił. Wyprawił huczne wesele, a na stole gościły same zdrowe potrawy.